się cud, który dzisiaj widzimy, był świętego Łukasza, ewangelisty, jest cudem, który był tak wielki, że aż padł strach na tych, którzy go widzieli, bo po przywrócenie do żywych zmarłego nie zdarza się przecież często. Proces pośmiertny jest nieodwracalny, a jednak Bóg, który jest Panem życia i śmierci, potrafi przywrócić gnijące ciało do pierwotnej żywotności. Dusza takiego człowieka pewnie jeszcze nie była osądzona po śmierci, dlatego gdyby już była osądzona, to by znajdowała się albo w niebie, albo w czyśćcu, albo w piekle. Doszły Pan wszystko zaplanował, żeby jeszcze dać tej duszy chwilę czasu, by mogła powrócić do ciała tego jednaka. Przywrócenie kogoś do życia jest co tak wielkim, że gdyby dzisiaj ktoś takie cuda faktyczne, autentyczne cuda mógł uczynić, to zwróciłoby to na siebie pewnie wielką uwagę. Ale założę jedną rzecz, że ten cud odwrócenia procesu rozkładu, procesu gnicia jest niczym w porównaniu z cudem przywrócenia duszy do łaski uświęcającej w czasie chociażby spowiedzi świętych. Cud oczyszczenia kogoś ze śmierci duchowej, a przecież śmiercią duchową jest każdy przeświętany, jest cudem o wiele większym. Pan Bóg czynił te cuda jak wskrzeszenia zmarłych, między innymi po to, by zamanifestować swoją, Chrystus czynił te cuda po to, między innymi, by zamanifestować swoją boską, stwórczą moc, że jest On Panem życia i śmierci. I by udowodnić, że może On również odpuszczać grzechy mocą swojej zbawczej śmierci na krzyżu. Więcej, Pan sam siebie przywrócił do życia po swojej śmierci. Musimy zatem bardzo podziękować Panu Jezusowi, że nie tylko powracał do żywych, tych, którzy umarli, ale również każdą duszę, która błądzi, która upada w grzech śmiertelny, jest w stanie przywrócić swoją mocą do pierwotnej łaski, do łaski uświęcającej, do przyjaźni z Panem Bogiem, do życia w tym Bogu. To jest cud o wiele większy, ale nam się takim on nie wydaje. Dlatego też powinien się wydawać, ale nie zawsze nam się takim on wydaje. Powinniśmy zatem dziękować Panu Jezusowi za spowiedź świętą, za możliwość powrócenia do stanu łaski uświęcającej po upadku w grzech śmiertelny. Powinniśmy tak żyć, by być cały czas przygotowanym na śmierć, bo przyjdzie kiedyś moment, w którym nie będziemy mogli się już wyspowiadać. Każdy człowiek, katolik, który się spowiada, musi pamiętać o tym, że któraś z jego spowiedzi świętych będzie spowiedzią ostatnią. Warto jest o tym pamiętać w dzisiejszych czasach, gdy mamy straszliwy wręcz niedobór kapłanów, kiedy prawdziwych katolickich kapłanów, gdy spowiedź święta jest bardzo deficytowym, by także cytowałem, jest bardzo trudna do utrzymania. Jest oczywiście możliwość odzyskania łaski uświęcającej przez skruchę serdeczną, przez żal doskonały, ale jest to droga wyjątkowa, nie jest to takie proste. Natomiast przy spowiedzi świętej jest to o wiele prostsze. O ile jest to prawdziwa spowiedź święta, o ile są wszystkie warunki spowiedzi świętej zachowane, czyli integralne wyznanie grzechu, integralne, czyli nie można przemilczeć żadnego grzechu. Nie można też przemilczeć żadnej okoliczności, która by wpływała na jakość grzechu. Inaczej jest, jeśli ktoś, kto jest złodziejem, kradnie 100 zł, 1000. Inaczej jest, gdy okrada biedną wdowę wychowującą wiele dzieci bez większych dochodów, a inaczej jest w innej sytuacji. To czasami może mieć wpływ na ocenę danego grzechu. To wszystko trzeba opowiedzieć, nie jakieś zbędne szczegóły, a już na pewno nie plotki o tym, kto co tam zrobił. To też jest taka cecha bardzo wielu osób, że spowiadają się ze swoich grzechów, opowiadają o wszystkich innych, a nie o samym sobie, o tym, co się samemu czyniło. I trzeba mieć też skruchę, co najmniej skruchę niedoskonałą, czyli trzeba żałować chociażby ze względu na wieczne potępienie, które grozi za grzech śmiertelny. Najlepiej jest jednak żałować również
ze względu na to, że się po prostu ciężko obraziło Pana Jezusa, że się Go zawiodło, że się napluło Mu w twarz grzechem śmiertelnym, wybierając stworzenie, ubóstwiając je, zamiast oddać należną chwałę, należną cześć Panu Bogu. Jest też konieczność naprawienia wszystkich krzywd, pokuta, pokuta, ale oprócz tego trzeba naprawić krzywdy, które się uczyniło, krzywdy materialne, ale również krzywdy niematerialne. Jeżeli ktoś pomówił kogoś pochopnie o jakąś rzecz, o jakąś grzechunię, to odkręcić, odwrócić, na ile się tylko da, powinien sprostować rzeczy, które nakłamą lub przedstawić prawdziwe okoliczności, w jakich dana osoba zgrzeszyła. Jeżeli ktoś korzysta z internetu i pisze na forach internetowych różne straszne rzeczy na różnych ludzi przy używaniu złych, wulgarnych słów, powinien to odwrócić, powinien zadośćuczynić, powinien oczywiście strzec się na przyszłość, ale jeżeli tylko jest w stanie, to powinien to wszystko cofnąć. To są bardzo wyraźne wskazania, bardzo wyraźne warunki spowiedzi świętej. Bez tego spowiedź święta nie jest integralna, nie są zachowane wszystkie jej warunki. Może być tak, że ciężko jest pewne rzeczy odwrócić. Ciężko jest na przykład zwrócić ukradzione pieniądze, ciężko jest zwrócić ukradzione dobre imię. Czasami jest to wręcz niemożliwe, wtedy trzeba się modlić za taką osobę, trzeba dawać jałmużnę, samemu pokutować, ale co do zasady musi być ta gotowość, by zadośćuczynić za wszystkie swoje grzechy. Tego domaga się sprawiedliwość Boża i również sprawiedliwość ludzka. To więc miłosierdzie nie jest nam dane tak zupełnie za darmo. Owszem, Pan Bóg może przebaczyć, dajmy na to umierającemu, który nie ma już możliwości zadośćuczynić od tak, może zwolnić go od konieczności spłacenia swoich długów itd. To może Pan Bóg uczynić w swoim miłosierdziu. Ale jeśli ktoś ma siłę do pracy, jeżeli ktoś jeszcze ma okoliczności, jeszcze ma możliwości, to powinien najzwyczajniej w świecie starać się odwrócić to, co z reguły czyni. Jeśli ktoś kogoś skrzywdził, to powinien tą osobę, tej osobie tę krzywdę wynagrodzić w jakikolwiek sposób, odwrócić jej skutki. A przede wszystkim powinien też również, to jest konieczny warunek spowiedzi następnym, mieć mocne postanowienie poprawy. Jeżeli ktoś się spowiada z grzechów na przykład ciężkich, to powinien usmysłowić sobie, który z grzechów jest najcięższy, jakie są powody popełnienia tych grzechów i starać się unikać okazji do grzechu, starać się pracować, modlić, pokutę czynić, nie chodzić w pewne miejsca, nie rozmawiać z pewnymi ludźmi. Bardzo wiele grzechów jest popełnionych wyłącznie dlatego, że mamy kontakt ze złymi ludźmi. Z ludźmi, którzy mówią o złych rzeczach, którzy są zanurzeni w rzeczach tego świata, którzy plugawią nasze dusze swoim własnym plugawym życiem. Jeśli ktoś będzie oglądał namiętnie telewizję, słuchał radia, czy siedział godzinami w internecie, to na pewno będzie grzeszył. Będą to co najmniej grzechy lekkie, ale zazwyczaj będzie się to kończyło również grzechami śmiertelnymi, grzechami takimi, które właśnie nie zawsze są takie ewidentne, dlatego że te wszystkie media są tak skonstruowane, że pewne rzeczy wchodzą dość łatwo do umysłu, do serca, zatruwają duszę, zatruwają umysł. Nie będziemy też mogli dobrze się poprawić z grzechu, jeśli będziemy zapominać o modlitwie, ale też o kształceniu własnego charakteru i własnego umysłu przez dobrą lekturę. Nie wystarczy unikać grzechu, ale też trzeba dążyć do pewnego ideału. Trzeba pamiętać, kim jest Pan Bóg, jaka jest doktryna Kościoła Świętego, jakie są warunki zbawienia, jakie są podstawowe rozdziały
bez umiłowania ich nie pójdziemy do Niego. Bez umiłowania Chrystusa i udowodnienia tego w życiu codziennym nikt nie pójdzie do nieba. Pan Jezus bardzo surowo wymagał od swoich wyznawców unikania grzechu, walki z grzechem i pracy nad samym sobą, nawrócenia i dawania przykładu również. Dawanie przykładu jest kolejnym obowiązkiem. Jeżeli ktoś sam żyje dobrze, a na zewnątrz nie wygląda to tak dobrze, to ludzie nie będą zbudowani. Zatem trzeba również na zewnątrz przestrzegać wszystkich przykazań, może starać się we wszystkim Panu Bogu oddawać należną chwałę poprzez odpowiednie zachowanie, strój, odpowiednią mowę, przez spuszczanie chociażby skromnie wzroku od wracania go od rzeczy bezbożnych, od rzeczy obleśnych, obrzydliwych, brzydkich i tak dalej. To jest trudny program, ale jeżeli chce się pójść do nieba, nie ma innego wyjścia. Nie ma łatwiejszej, nie ma innej drogi do nieba, jak droga Ewangelii, którą wskazał nam nasz Pan Jezus Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem. Miłosierdzie, którego żąda od nas święty Paweł w liście do Galatów, również musi być cały czas nas obecne. Mówi on o tym, by przede wszystkim tym, którzy są naszymi braćmi w wierze, czynić dobro. A właśnie wiemy, że bardzo często jest tym najgorzej, z którymi łączy nas wiara, wyznawana doktryna, wierność Kościołowi, właśnie okazywanie tym ludziom miłości, miłosierdzia, wyrozumiałości jest najcięższe. Dlatego, że kotujemy się na małej przestrzeni, jest nas niewielu i wtedy wiele wad, które by kiedy indziej się schowały, nie były widoczne, właśnie wychodzą na jaw. I wtedy bardzo trudno jest znosić naszych współbraci, którzy mają różne wady, którzy mają różne zachowania, które nie zawsze są łatwe do zniesienia. Pamiętajmy o tym też, że miłosierdzie, którego od nas Pan Jezus wymaga, tyczy się nie tylko żywych, ale i umarłych. Modlitwa za zmarłych jest ścisłym obowiązkiem i to od Starego Testamentu. Są świadectwa z nim czyśćca w księdze Machabeuszy, w księdze Tobiasza. Już wtedy posłano dary. Machabeusze posłali dary do świątyni, by modlono się za zmarła. Zatem było miejsce, czyli czyściec, w którym dusze oczekiwały na wyjście do nieba, w którym musiały pokutować, w którym to miejsce czekało na potrzebne modlitwy. Takie dusze są w stanie maksymalnie zaabsorbować wszystkie modlitwy, które są za nie odprawiane i wszystkie pokuty, dlatego że one oczekują cierpiąc na chwilę, które będą mogły choć chwilę odetchnąć, choć chwilę przestać cierpieć. Oczekują one, byśmy ich czyściec skrócili. Mamy ścisły obowiązek według sprawiedliwości modlić się za naszych przodków, co najmniej do czwartego pokolenia, czyli do pradziadków. Także z naszych dobroczyńców, nauczycieli, za kapłanów, za których przyjmowaliśmy sakramenty i tak dalej. To jest ścisły obowiązek. Ale oprócz tego dobry, miłosierny chrześcijanin, katolik będzie się modlił za tymi duszami, z którymi nie łączą go żadne zależności, ale które to dusze są często opuszczone, dlatego że nikt się za nich specjalnie nie modli. Za wszystkie dusze wszyscy cierpiący modli się Kościół Święty, ale są dusze, za które nie są wymieniane z imienia, bo nie mają krewnych na ziemi. Albo co gorsza, krewni myślą, że te osoby są już w niebie. To jest prawdziwe nieszczęście ludzi, którzy za życia uchodzili za lepszych niż byli w rzeczywistości. Że wszyscy myślą, że są już od dawna w niebie, a tymczasem muszą wiele lat cierpieć w czyśćcu. Za takie dusze też warto się jest, dusze cierpiące, warto jest się pomodlić, warto zbierać odpusty. Jeśli chodzi o odpusty, to najlepiej mieć codziennie rano, wzbudzać w sobie taką intencję, by otrzymać, by zebrać wszystkie odpusty, jakie Kościół Święty na różne okazje, przy różnych modlitwach obiecuje. Warto jest taką intencję mieć, ponieważ tego jest tak bardzo wiele, że często nie jesteśmy w stanie nawet przypuszczać, ile tych
ile tych rzeczy jest. Oczywiście wszystko musi być pod właściwymi warunkami, a więc uzyskać odpust zupełny, trzeba mieć odpowiednią dyspozycję, być wyspowiadanym, wolność od grzechu, modlić się w intencjach papieskich. Te intencje to są zawsze stałe intencje, które są wywieszone przy wejściu do zakrystii, a więc intencje takie, jakie były do Piusa, w Ojca Świętego Piusa XII, a więc chociażby wywyższenie Kościoła, wszelkie potrzeby Kościoła, wykorzenienie herezji, pokój między księżatami chrześcijańskimi i tak dalej. Musimy wykorzystywać każdą minutę naszego życia, by nie żałować przez całą wieczność, że zaniedbaliśmy naszego zbawienia. Człowiek, który przez całe życie praktykował religię katolicką, chodzi do kościoła i pomimo to jest potępiony, jest jednym z nieszczęśliwszych ludzi w piekle. A takich ludzi jest pełno. Ludzi, którzy przez całe życie chodzili do kościoła, którzy się nawet spowiadali, ale jednak czy to zataili jakiś grzech, czy też nie odpokutowali, czy też nie zadośćuczynili jak należy za swoje przewinienia. Ludzie, którzy byli tak bardzo blisko nieba, którzy słyszeli o tym, co trzeba zrobić, by dojść do nieba, którzy z niebem się rozminęli, tacy są bez wątpienia najnieszczęśliwsi. Dlatego musimy bardzo drżeć o to, by nie być zaliczonym w ich poczet, by prawdziwie skorzystać z tych łask, darów miłosiernego serca Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bolejący serce Maryi. Módl się za nami. Świętym Tomaszu z Pilanowym. Módl się za nami.